Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie na niedzielnym spacerku przed południem. No przed południem, godzina 10 rano. Słoneczko nam pięknie świeci. Niebo jest naprawdę czyściutkie, ani jednej chmurki nie ma. Ale noce są już chłodne. 8 stopni, no. Już tak myślę, że chyba będę przepalać, bo w domu jest chłodno wieczorem i rano i w nocy. Także, o, Bajcia już wraca sobie. Myśmy doszli do mostu. Trochę pogadałam, ale dopiero ten aparat włączyłam, żeby coś nagrać. Także, może u mnie dużo wiewiórek się teraz pokazuje na jesieni. Wiewiórki zbierają, szukają orzechów. Niektóre drzewa aż się trzęsą od ataku wiewiórek. U mnie na ogrodzie też się trzęsie orzech. A babcia nie może przeżyć, że wiewiórki zjedzą orzechy. No, babcia nie ma zębów, po co jej orzechy? Jej kupię to, Fifi. Ale znacie ten dowcip. No, jak przyjechał wnuczek do babci, babcia mu dała orzechy, orzeszki laskowe. A wnusio mówi, babciu, jakie dobre te orzeszki. Skąd masz te orzeszki? A babcia mówi, sto Fifi. Także, kochani. O, Bajka na mnie czeka. Bajka, co tam robisz? Razbójnico. Oj. No tak powiem wam, że w niedzielę to tu umie, bo tam wyżej, o, na moście to ciągle kursują samochody, słychać, tam jedzie jakiś samochód. Ale tu na tym moim kawałku to tak jest w miarę cicho. Czekałam, bo wiecie, ludzie szli na spacer z dziećmi, to tak trzymałam to Bajkę dłużej, żeby nie brać ją na smyczkę, no bo jak i do dzieci, to ja tak nie, trochę jej nie wierzę, trochę się boję, bo takie dziecko to się może i wystraszyć. Jedne się wystraszy, a drugie wyciąga ręce i do niej leci, a ona jakoś tak na dzieci to, z daleka jak widzi dzieci, to macha ogonkiem, a z bliska to przyuważyłam, że zaczyna tak warczeć po cichu, więc wolę nie ryzykować. Kocham moją bajeczkę bardzo, ale przecież to jest pies, no. To jest zwierzątko, to też ma swój instynkt. Może kiedyś w przeszłości miała uraz, może dzieci jej dokuczały. Nie wiadomo, dlaczego się znalazła w schronisku. W schronisku mnie tylko powiedzieli, że bardzo dużo przeszła, no. A już więcej nie dochodziłam. Umie przechodzić, nic przykrego nie powinna. Po to ją wzięłam, żeby była szczęśliwym psem. I myślę, że jest. Co, Bajcia? Bajka! Bajeczka! Hej, ogonek! Chodź, czarnucha. A nie ma chmurki, bo chmurka je. Chmurka, ja nie wiem. Ostatnio chmurka to gościem bywa. Nieraz jej cały dzień nie ma. Wiem, że przychodzą jakieś koty i zjadają, bo ja trochę kładę tej karmy, ale chmurki to nieraz cały dzień nie widzę. Także nie wiem gdzie. Nie wiem, co widzicie. Tak niosę ten telefon przed sobą, bo mnie w oczy słońce świeci. Nic nie widzę, co się nagrywa, co widzicie. Ale jest fajnie, muszę wam powiedzieć, że fajnie. Jakieś ptaki ćwierkają. Ale już przestały. No, bardzo, bardzo miło jest dzisiaj na spacerku.
Także no w ten wąwóz to nie pójdę, bo wiecie, tam jest brudno. No tego się obawiałam, no. Tam dużo dębów jest. Tam już słońce mało operuje, bo dni są coraz krótsze. Taka wilgoć, taka zgnilizna. Powiem tak, no i bardzo dużo jest żołędzi rozdeptanych. No trochę wejdziemy, ale za bardzo nie lubię. Byłam tutaj w tygodniu z psem, na początku tygodnia jakoś tak, ale no bo tutaj robili na drodze, stały samochody duże. Bałam się, żeby ona się tam gdzieś nie zaplątała, no to tutaj żeśmy weszli. Ale tak się, o widzicie, tu już zielono się robi między kamieniami. To tak. O. No na brzegu, no to jak cię mogę. Ale dalej, wtedy w tygodniu jak szłam, to nie wiem, czy tutaj pozamiatali, czy jak, no trochę jest czyściej, jak na początku tygodnia tu byłam. Bo tak wam powiem, jak już nie ma wakacji, nie ma młodych, nie ma przyjezdnych gości, no to tak obawiam się, że tu będzie tak trochę zaniedbane. Tu jest w ogóle chłodno. Cień jest taki chłód. Wilgotny chłód, bym powiedziała. Taką, to taki trochę przechodzi. Do kości daleko nie pójdę, bo myśmy już tam byli przy moście kawałek. Tu z nią tylko podejdę. No jakby nie patrzył, to jesień się zbliża. No kochani, dzisiaj mamy 21 września. Mamy dzisiaj... Bajka! Bajka, wracamy, bo ja już nie mogę. Mnie już nogi bolą. Ja już nie chcę dalej iść. Nie chcę już dalej iść. Wracamy do domku. Chodź, bajeczka! Bajka by jeszcze poszła, no. Bo z nią na wieczór nie byłam. Bo... trochę porządku w domu robiłam i już taka byłam umęczona na wieczór. Padłam jak mucha. I nie poszłam z nią na spacer. Nie wyszłam z nią na dwór, bo o 9:00 to ja już spałam. A ja z nią tak wychodzę między 21:00 a 22:00. Jeszcze na siusiu. Także no, chciałabym wam pokazać jakąś wybiórkę czy coś, żebyście mi uwierzyli, ale nic nie widać. Tu jest bardzo dużo dębów i teraz na jesieni spadają te żołędzie. No, a dzików nie ma, bo z tego co pamiętam, to najbardziej żołędzie lubią dziki. Ale tu dzików nie ma. Tu może jakieś dzikie ludzie są. Dzikich świń to nie ma. Także krajobraz. O, coś tam rzucają. Coś słychać, coś puka. Może wiewiórki, ale no, ciężko jest ujrzeć w liściach wiewiórkę. Chodź, bajka, wracamy już. Idziemy do domku. Idziemy do domku, kochani. Dzisiaj mam nadzieję, że no, jak nie będę miała bliższych spotkań z moją babcią, to posiedzę. To trochę pogadamy. To może ten spacerek wam puszczę teraz rano, tak się umówimy. A jak uda mi się coś więcej nagrać, tak już na siedzący w domu wygodnie, to będziecie mieli
na jutro, bo to pewno na wieczór dopiero puszczę. Albo na wieczór, zobaczymy jak będzie. Jak się wyrobię, jak zdążę, jak dam radę. Także kochani, póki co, to życzę wam milutkiej niedzieli, słonecznej, rodzinnej, wesołej. Cieszmy się resztkami słoneczka, bo lato się już kończy. Wystawiajmy nasze buziaki do tych promyków złotych, żeby łapały te słoneczko na całą jesień, zimę. Żeby ta witamina D się uaktywniała w naszym ciele, bo wiadomo, że jest nam potrzebna. Także na razie. Do zobaczenia wkrótce. Pa! Spójrzcie jeszcze, jakie dary jesieni. Ale winogrona u mnie aż na ziemi leżą. Takie ciężkie, duże. Czy winogrona są małe, tylko ich dużo. I one takie bardziej na sok, na wino. Ale są bardzo, bardzo słodkie. No niestety ja nie zbieram winogron, bo ja nie mam co z nimi zrobić. Ja nic z nich nie robię. Babcia tam trochę gdzie sięgnie, to sobie przyjdzie, urwie tak do pojedzenia trochę. Także tak wygląda. No i tutaj tam aż w górze z tej strony tu wam tu tak najbardziej te owoce leżą. To chciałam wam pokazać, bo te winogrona to opanowały całą tą ścianę tutaj. Na tujach rosną aż tam w górze. No. Oj, zaraz wam pokażę jeszcze. Podniosę jakąś gałąź do góry. O Jezu. No tak. O, proszę. Piękne. Piękne winogrona. I tam w liściach wszędzie. Oj, tu ile ich jest. O, proszę. Zobaczcie. No. No nie mam sokownika, bo wiecie, może bym... A może sobie jeszcze zamówię ten sokownik? Na ten sok z winogron. Ale nawet nie mam kiedy ich zerwać. Przychodzę tą po południu. No niby jeszcze jest widno do 7. Ale ja do 7 to jestem cały czas na nogach. Nieraz dopiero jak przyjdę z pracy, to między 7 a 8 dopiero jem coś. Bo no... A to pies, a to koty, a to babcia. A to jeszcze coś, a to jeszcze coś. I... I powiem tak, jak nie złapię jakiejś kanapki, no to żeby tak usiąść to i coś sobie zrobić, to na szybko, żeby coś jeszcze zjeść, no to ten czas to naprawdę, wiecie, strasznie szybko leci. Strasznie szybko leci czas. Kochani, będę... To tylko tyle wam jeszcze króciutko chciałam pokazać te winogrona. I kończę. Na razie.